Cześć, witam Was pięknie w kolejnym odcinku na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Nazywam się Marek Bugała. Dzisiaj parę słów o bardzo ciekawej książce. Książce autorstwa Johna Maxwella. Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć. Dlaczego ta książka, dlaczego warto do niej sięgnąć? John Maxwell opisuje w niej fantastycznie cały proces komunikowania się z innymi osobami, tworzenia odpowiedniej komunikacji, poznawania innych ludzi w celu takim, aby to, co mówimy, to, w jaki sposób mówimy, wywierało odpowiedni wpływ na rozmówców. Książka podzielona na 10 rozdziałów bardzo fajnie prowadzi nas przez cały element związany z procesem komunikacji. Od momentu, kiedy poznajemy naszych rozmówców, do momentu, kiedy tworzymy wspólną płaszczyznę komunikacji, do momentu, kiedy oddziaływujemy na nich odpowiednio, kiedy poznajemy ich problemy, kiedy staramy się być empatyczni, kiedy jesteśmy empatyczni i pomagamy tym osobom. Pomagamy również przez takie elementy jak prostota w komunikacji, łatwość porozumiewania się, szybkość przekazywania informacji. Ale przede wszystkim John Maxwell porusza tutaj jedną zasadniczą kwestię. Ograniczanie własnego ego i stawianie jako głównego bohatera wszystkich komunikatów, spotkań, wypowiedzi naszego rozmówcę. Jest to fantastyczny element z tej książki i warto czerpać wiedzę. Drugim obszarem, który bardzo mnie ujął, jest to, że Maxwell pokazuje komunikację jako umiejętność. Że nie jest to cecha wrodzona, naturalna, nabyta, ktoś się świetnie komunikuje, bo taki się urodził. Ale jako ten element, na który ludzie mają duży wpływ, aby coraz lepiej i aby rozwijać umiejętności w tym obszarze. Pokazuje na swoim przykładzie, na przykładach wielu innych osób, że to jest coś, nad czym warto pracować, aby tak naprawdę na samym końcu zrozumieć drugą osobę i umieć wywrzeć wpływ na jej życie. Czy są jakieś wady tej książki? Tak. Jedną z wad jest to, że John Maxwell jest pastorem i dość dużo przykładów przynosi ze swojego życia, czyli z kościoła, który jest zupełnie dla nas czasami niezrozumiały, jak kościół amerykański, i nie do końca odbieramy w związku z tym te wszystkie relacje w sposób prosty, które towarzyszą życiu tamtego kościoła. Z drugiej strony bardzo dużą wadą jest skład graficzny tej książki. Nie mówię o okładce, bo jest bardzo fajna, ale to, w jaki sposób niektóre z tych rozdziałów są poskładane, i to, że czasami w trakcie, kiedy wchodzimy w jakiś temat, mamy już bardzo emocjonalny stosunek do niego, nagle w treści pojawia się jakaś ramka, jakiś przykład, coś oderwane z sensu tego rozdziału, coś, co w ogóle przeszkadza bardziej, aniżeli buduje zainteresowanie tą książką. Rozumiem, że ktoś chciał, żeby było ciekawie, nie do końca to wyszło. Ale w tym samym składzie pojawia się też i bardzo pozytywny aspekt, mianowicie to, że w układzie logicznym każdego z rozdziałów mamy postawioną tezę, następnie jest ona omawiana, podawane są przykłady, a następnie jest świetnie podsumowana na koniec każdego rozdziału w punktach, na co zwrócić uwagę, na jakie elementy są istotne w danym obszarze. Dwa słowa o autorze na koniec. John Maxwell, pastor, mówca, lider, twórca organizacji non-profit, która się nazywa Equip, która przeszkoliła około 5 milionów menadżerów na całym świecie, chyba w 126 krajach. Dodatkowo jest autorem kilkunastu podręczników, tomików, poradników, książek dla liderów i menedżerów, które zyskały rzesze ponad 150 milionów czytelników. Polecam Wam książkę Johna Maxwella. Powinna znaleźć się na półce u każdej z osób, która zajmuje się komunikacją. Jeżeli już ją przeczytaliście, dajcie znać, czy również ją polecacie. Jeżeli to jest dla Was nowa lektura, napiszcie w komentarzach po przeczytaniu i po zapoznaniu się z nią, co o niej sądzicie, czy warto było. Zapraszam Was również do kolejnych odcinków na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Do zobaczenia, Marek Bugała.